Cześć kochane, witam Was bardzo gorąco, podejście numer 3. Mam nadzieję, że w końcu nagram dla Was ten outfit dzisiejszy. I zapraszam Was, tak jak powiedziałam przed chwilą, na outfit. Na taki bardzo prosty, bardzo wygodny outfit, ale strasznie mi się podoba. Ja lubię taki styl ubioru, czyli po prostu spodnie, jakiś sweterek, czy jakaś bluzeczka i po prostu to wszystko. I zacznijmy standardowo od makijażu. Makijaż mam, jak widzicie, głównym elementem jest kreska na dolnej powiece, wykonana kredką z Urban Decay w kolorze w odcieniu Electric. Wytuszowane rzęsy i to tyle. Na ustach mam połączenie szminki z MAC w odcieniu Snob, taki cukierkowy róż i do tego mam błyszczyk z firmy Belle w numerze 402 i to jest taki fioletowy róż ze złotymi drobinkami, przepiękny, kocham, po prostu to jest mój ulubiony błyszczyk. No i jeśli chodzi o makijaż, fryzurę, to wszystko makijaż. Jeśli chodzi o makijaż, fryzurę, jak widzicie, taka po prostu zwykła, troszeczkę podkręcona, podniesione włosy i to tyle. Jeśli chodzi o biżuterię, to z biżuterii mam kolczyki, takie widzicie, biało, srebrno, zielono, czarne wkręciki. I tutaj w sweterku mam motyw takich ćwieków i po prostu nic nie zakładałam więcej, bo to mi zastępuje troszeczkę biżuterię w pewien sposób. Na paznokciach kropeczki, podobny wzorek robiła na paznokciach MS Dolcelita Marta. Obejrzałam filmiki, co się okazuje, robiliśmy tym samym narzędziem, taką samą sondą. Kropeczki praktycznie w ten sam sposób wykonane, a jednak efekt jest końcowy całkiem inny. Bardzo podobny, ale troszeczkę się różni. Ja dodałam takie bardziej żywe kolorki, czyli turkus, jak widzicie, róż, brąz, czyli coś takiego. I teraz ostatnio na paznokciach to tylko i wyłącznie to króluje. Taki wzorek utrzyma mi się 5 dni, nawet do 7 dni. To jest dla mnie strasznie wygodne. Teraz przy remoncie nie mam po prostu czasu, żeby co trochę zmywać te paznokcie i malować. Także takie kropeczki są u mnie od jakichś 2 tygodni cały czas. Także na filmikach widzicie, że nie zmienię, mam takie same paznokcie. Naprawdę jest to strasznie wygodne i bardzo Wam polecam, jeśli nie macie czasu na malowanie. A wygląda to efektownie, mimo że jest proste do wykonania, fajnie moim zdaniem wygląda. No i teraz zaprezentuję Wam się w całości. W całości strój prezentuje się w ten sposób, czyli od góry, jak widzicie, pod spodem mam zwykłą białą bokserkę, bo sweter, mimo że jest taki dosyć długi, to jak podniosę ręce, to po prostu byłoby mi widać brzuch, a wiadomo, że przy tej porze roku raczej nie sprzyja pogoda wystawianiu brzucha. Następnie mam sweterek, który pochodzi ze strony Ciuszki For You. Tutaj będziecie mieć wszystko podlinkowane. Kosztuje on 45,99. Strasznie mi się spodobał. To jest taki oversize, jak widzicie, granatowy, który moim zdaniem podkreśla bardzo taki kolor blond włosów. Fajnie to tak wszystko się ze sobą komponuje, bardzo mi się podoba, jest strasznie milutki, fajnie wykonany. Mam bardzo podobny sweterek, który kupiłam w sklepie chińskim za 41 zł, który w porównaniu do tego okazał się strasznym badziewiem, ale to Wam pokażę przy najbliższej okazji we filmiku. Do tego mam spodnie jeansy kobaltowe, jak widzicie, zwykłe takie proste rurki. No i buciki mam ze sklepu chińskiego, które sobie ostatnio kupiłam z kożuszkiem takim tutaj białym, kremowym. No i wszystko tak się prezentuje. Na to wszystko założę sobie komin z Avonu, który po prostu jest okropnym bublem, jest po prostu największą szmatą, jaką kiedykolwiek kupiłam i wydałam pieniądze, ale skoro wydałam, to po prostu chodzę. Włosy z niego strasznie wychodzą, jest strasznie niemiły, gryzie i jest cienki, okropny, a kosztował moim zdaniem fortunę jak na jakość tego komina, niby komina. I teraz na to jeszcze dodam skórę brązową, żeby pasowała do butów. I wszystko w całości w ten sposób się prezentuje. Tak. Ok. I ściągnę na moment, jeszcze podejdę do Was na sekundę. I tak, jeśli chodzi o ten sweterek, jak Wam powiedziałam, pochodzi ze sklepu Ciuszki For You, oczywiście internetowego. Będę miała najprawdopodobniej dla Was rabaty do tego sklepu, także będę robiła filmik z takimi moimi sweterowymi zdobyczami i tam podam Wam rabaty, jeśli uda się je uzyskać. Także Was zapraszam, oczywiście zachęcam do zajrzenia na stronkę. Fajny asortyment, ceny w miarę takie normalne, żadne kosmiczne, także dla nas zwykłego szaraczka dostępne przede wszystkim. No i tak się prezentował dzisiejszy mój strój dnia, czyli taki ciepły, po prostu wygodny i dla mnie bardzo fajny, strasznie mi się podoba takie połączenie. I oczywiście kolory turkusowe, granatowe, to po prostu jest miodzio dla mnie. No i dobra, i to by było na tyle, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam Was bardzo mocno, do usłyszenia, pa pa!